Siemano, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Ksitozyk i dzisiaj plan jest taki, żeby znaleźć miejsce na bazę albo zacząć się już budować. Jak na razie mój jedyny pomysł to jest tamta wioska, ale jeszcze sobie przelecimy mapę i się zobaczy. No i troszkę się zmieniło z tego co widać, bo w poprzednim odcinku oswajaliśmy Andrzejka. Ale niestety wydarzyła się taka rzecz, że Andrzejek nie żyje, tak samo jak Iguanodon. Po drodze wszystko zginęło. Tutaj jak widzicie Andrzejek, Iguanodon zginął wcześniej. Skończyłem odcinek i dosłownie chwilę później alozaury nas zaatakowały, więc przypał i nie zdążyłem uciec. A Andrzejek tutaj doszedł i zadałem sobie fterkiem, coś tam zacząłem tu robić, chyba odkładać przedmioty czy coś takiego i słyszę dźwięk i tak dalej, odwracam się, a tu Andrzejek się klepie z allozaurem. No i tak się skończyło, że allozaur chyba jest tam, nie wiem, nie pamiętam, albo po drugiej stronie, ale już nie pamiętam tak szczerze. Chyba po drugiej stronie, ale no, był tutaj gdzieś i musiałem się go pozbyć. A zbytnio do obrony, obrony Dino nie mam, więc wyszło jak wyszło. No i niestety zostałem z samym terkiem, dlatego leciutki przypał, ale no okej. Okay. Właśnie. Zrobię sobie smajfi już. Piec w sumie też zrobię. Czego mi brakowało? Kamienia, ale to okej. Okej. W tamtych domkach da się budować bez fundamentu, więc to fajne, ale... Czekajcie chwilkę. Mnie chyba chciał zaatakować. Chciałbym jeszcze Iguanodona znaleźć jakiegoś na wysokim poziomie. Tak, żebym miał, bo się przydaje na tej mapie. W sensie na początku tak. Więc zawsze może się przydać. Ale to za chwilkę. Tutaj jest tylko Pachi, okej. Okay. Tu jest taki domek, tu jest taki. Właśnie to jest problem, bo mierzyłem już troszkę. I czekajcie, bo tutaj wystaje, a tutaj się dostać. Nie wiem, zobaczę w sumie. Bo nie wiem, tak wystaje kawałek, to może, może. Aha, to jest takie... Okej. Bo tędy się nie dostaniesz, okej. Co ja mówię? Mówiłem, że już mierzyłem, bo tu jest ten domek, który ma tak jakby dwa pokoje. Ale mierzyłem fundamenty, czy byłoby git, żeby przykryć tą trawę. Ale z tego co wiem, to nie będzie git, bo nie da rady. Więc może być leciutki problem, bo chciałem postawić tutaj fundamenty, obniżyć je dzięki technice pewnej. Ale nie dałem rady niestety, bo tak jakby jest za mały domek, nie? Z tego co widzę tutaj, to... Też tak nie bardzo, bo mało wystaje bardzo. Tak. Czyli byłby problem. A nie lubię też niedokładności, więc... jak na razie w sumie... Mogę się osiedlić tutaj. Zawsze lokalizację bazy można zmienić. Więc to też żaden problem. No. A i jak ktoś to w tle są szumy, wiem już od... W sumie chyba zawsze były szumy.
a jak nie zawsze to w większości odcinków, ale spróbuję coś ogarnąć z tym, nie wiem, wyczyścić konsolę czy coś takiego trzeba. Się zobaczy, jak to będzie działało, ile mam kamienia. Okej, dobra, starczy tyle, przynajmniej powinno. Zrobić drugi piec trzeba. Coś spróbuję ogarnąć, bo no, są denerwujące. Sam to wiem, no to nadal nagrywam trzymami, ale no. Coś się ogarnie, więc możecie się denerwować, ale coś bardzo denerwować. Powiem o tym spokojnie i no. Piec. Ten szef jeszcze. Tutaj jest kamień. Właśnie. Ile stół kosztował? Gdzie jest stół? Czy ja odblokowałem stół w ogóle? Nie odblokowałem. Table. 12 metalu. Ok, ile ja tu mam surowego? Jeden. To muszę z tych skałek. Cztery. To się liczy z tamtym skrzynce. Żeby nie było, że nie liczyć, nie umiem liczyć. Jeszcze. Okej, tutaj jest. Jeszcze troszkę, czy tu nie? Okej, to nie da rady. Piasku to ja nie chcę. To da rady, okej. Chyba jeszcze jedna z tego, co wynika z moich obliczeń dzikich. Czekajcie. Ta jedna, bo jedno mam tam. Wyleci chociaż jeden metal? Wyleci. Dobra, też to upiemy sobie tą skałkę i wezmę jeszcze tą. O, rąbane. Cztery metale z jednej skałki, dobrze. To weźmiemy sobie tak. Okej. Stół. Kurde. Kurcze blaszka. Weźmiemy sobie jeszcze drzewa, musimy nazbierać. Ostatnio mówiłem, że ma być krótki odcinek, że 20 minut 30 nie przesadzając, po czym nagrałem 50 minut odcinka i to musiałem przycinać. Więc dzisiaj nie będę tak mówił, ale będę się starał zrobić krótszy odcinek, bo znowu nagrywam to późno. Więc no. Do 450. A dobra, myślałem. Ciągle by się myli ta nuta, że może to jest jakaś nowa do walki. Więc jestem tak jakby przygotowany troszkę na to, że mam się właśnie klepać. O kurde, 1,5 mięska nie trzeba tyle, ale okej. Z tego co wynikało, jak sprawdzałem, wystarczą 3 mięska i tyle, jest git. Dlatego nie trzeba jeść więcej, bo niektórzy jedzą troszkę więcej, co dzięki czemu się marnuje, więc wie, jeszcze trzeba stona, także idziemy sobie. Tą skałkę zniszczyłem przed chwilą, tak szczerze. To była pierwsza skałka, którą zniszczyłem. Okej. Szybko, szybko poszło. Chyba, że to co jakiś określony czas się respawnują te skałki. Że nie od zniszczenia, tylko wiecie. Tak jakby walą despawna, nie? Wszystkie skałki się pojawiają nowe. Nie wiem szczerze, ale w sumie bardzo możliwe, że to tak działa, więc. Więc no. Łóżko jedno mam.
te jeszcze Bookshell. Bookshell się przyda na same engramy. Niby tak. Niby tylko Bookshell, ale się przydaje, więc to sobie też zrobimy. I Fence Foundation, ok. Chociaż zrobię drewniane. Tak, bo pasują. Nie ma drewnianych podwójnych drzwi. Ej, chyba nie. Są. Już nie pamiętałem, tak szczerze. Bo... Znowu drzewo. Przydałoby się Bober i Deodicurus. Albo Mamut i Deodicurus. Mamut ma większą redukcję, więc niby może i mniej zbiera, ale i tak. Bardziej by się opłacało Mamuta. Dobrze, i zabierzemy to, to. 3T, 2T. Czekajcie, jeszcze jedną szafkę. Czegoś mi brakuje, muszę sobie to wziąć. No i tyle, Fajran. Tu się jeszcze przepala? Nie, szybko się przepalają bardzo te części. Zauważyłem. Aj, gdzieś pterka będziemy musieli chować, ale to jakiś domek pewnie się znajdzie, bo ostatnio, z tego co widzieliście w poprzednim odcinku, jeden pterek tutaj stał przed domem i dosłownie mnie chwilkę nie było, bo wbiłem na chwilę, nie pamiętam już po co, ale wbiłem na chwilę i źle skończył, że aż ten pterek, którego właśnie tu mam, jest innym pterkiem, więc no, tu wejdzie, nie wejdzie. Nie wejdzie. Minus jest taki, że tak jak słychać i tam było widać przed chwilą, nie jest to zbyt spokojna okolica. Ale jeśli są tu velonozaury, to mnie to nie obchodzi, bo mam tyle urony. Jezu, walnąłem. Ja bym to przesunął jeszcze troszkę. Może jestem troszkę idealistą, ale... Znowu walnąłem. Okej, okay, mniej więcej wiem. W połowie? W sensie wy nie wiecie, o co mi chodzi, ale tak... W ćwiartce. Nadal nie wiecie, o co chodzi. Bo tak jakby widać, tam deseczki są, o. Jak tu jest tak. To gdzieś tyle. Powinno być dobrze, ale nie wiem, czy będzie dobrze. Nie będzie dobrze. O, ja to chyba źle wziąłem, postawiłem. Jezu. Czekajcie, to będzie tak.
Nie gadaj, że krzywo. Szczerze to dobra, to kiedyś się to poprawi. Najwyżej. I no. I będzie gites majonez. Ale po krótkim myśle to ja bym to zmienił na kamienne, bo kamienne może troszkę więcej wytrzymać. No cóż. Aha, to ten kamień nie wytrzyma. Znaczy, nie to, że wytrzyma, tego kamienia nie da się zebrać. Bardziej o to chodzi. Dlatego sobie szybko zbierzemy sobie jeszcze drzewa. I szczerze nie wiem, bo tam jest fundament, w sensie jest, to fence foundation to jest, nie? Ups. I to jest kamienne. To po co? Czego brakuje? Kamienia. Po co tam jest drewno? Bo nie rozumiem trochę. To jest z samego kamienia, a potrzebne jest drzewo do wykonania tego, więc... Ej, zrobiłem tamto tylko dlatego, żeby to zniszczyć i postawić inne. Da się postawić w tym miejscu i... Nie tak. O. No. Chyba, że zrobimy... Jestem geniuszem. I krzywym geniuszem, ale... Czekajcie, póki głowa stoi prosto. Dobra. Prawie idealnie, ale no. Jednak wolę to prawić. Pół odcinka oczywiście będzie zrobienia drzwi. Ale no. Żeby tu była ta kreska. Tą kreskę przesunąć troszkę w przód, żeby nie wystawało z tej strony, ok. Początek kółka. Środek kółka, może? Dodaj kółka, ale żeby też prosto troszkę było. Dobra, nie było chyba nigdy bardziej idealnie. No i teraz... Wtedy się nie zmieści przez to. Jest przeważony. Dlatego najpierw nie wziąłem tu łóżka. Najpierw łóżko będzie tu. Zależy co chcę gdzie robić, bo tu są dwa pomieszczenia. Tutaj może być problem. Narkotyki to i tak w sumie wiem. Nie to. Okej.
tutaj sobie postawimy to. Tylko na skos. Może być. Teraz smajfi. Czekajcie. Może być tutaj bookshelf chyba. Tak, jest idealnie. I tutaj bardziej bym obstawiał, że będzie jakaś pracownia czy coś. Więc tutaj walniemy w szafencję. O, dobra, zapomniałem. Będzie dobrze. To tu, czy nie tu? Tutaj, okej. Piece. Nie tak. Piece jakoś inaczej trzeba ułożyć. Może być. I tutaj fabricator może walniemy, czy tu? Nie wiem. Tak szczerze. Gdzieś tu generator też trzeba walnąć. Ale jakoś się zagospodaruje to miejsce. Więc no. Jest git. Jak na razie, póki mi to nie przeszkadza, to tak będzie. I póki nie mam czegoś mocniejszego do obrony. Więc no. Surowce w sumie tu zostawię. Smajfi wszystko mogę chyba nawet. Złoty zrzut. Weźmiemy sobie plata ze złoty zrzut. Zobaczymy, co jest w środku. Nie ma nic. Czekaj. Dobra, okej. Trzeba go zabić. Najlepszy był. Gdyby był ponad setny, to bym chętnie go oswoił. Bo wszystko, co tam do obrony może się przydać, będzie git. Ale nie. O, Megaterium wtedy, szczerze, przyda się. Bo wiecie, jaka jest sytuacja tutaj z bossem. Więc no. Przy okazji, w sumie tutaj jest wioska, tutaj jest metal. Będzie dobrze. Szybki dostęp do metalu będzie w sumie. Teraz tak śmiesznie wygląda, jak się te kamienie wyłuchało, więc. Dobrze. Łóżko. Jakieś takie rzeczy to już. Albo. Później sobie to wezmę. W sumie to nie trzeba. Czekajcie, co ja tu jeszcze mam? Łóżko. Łóżko to muszę. Znaczy nie muszę, ale wezmę tam. I czy coś tu jeszcze jest? Chyba jedzonka. I to jak na razie tyle. Muszę zrobić sobie farmę sterków, tak szczerze.
Zauważyłem, że nadużywam słowa tak szczerze, ale nie wiem czemu tak jest, ale tak jest. Więc no, muszę sobie zrobić farmę pterków w sumie. Bo mogą szybko ginąć. I to nie po prostu, że tutaj, po prostu mogą szybko ginąć, więc przydałoby się. A łóżko, żeby lepiej zagospodarować miejsce, łóżko będzie stało tu. Tak, będzie stało tu. Tu jeszcze można coś postawić i tak dalej, więc nie jest to problemem. Coś tu można by walnąć jeszcze, ale to się walnie kiedy indziej. Czy żebym się... Śmieszna sytuacja, bo ja bym się w sumie pomieścił w takiej klitce. Ale okej. Fajny sposób, bo jak ma się mało dura w kuszy, wystarczy nałupać sobie tych skrzynek, które tu gdzieś są. Nie desek, chociaż deski będą do bazy. Co tam idzie? Parazor, okej. Gdzieś tu, gdzie są te skrzynki, wystarczy sobie nałupać skrzynek i znaleźć kuszę. Teraz albo te mogę nałupać, bo to jest metal w większości. I siekiery, ale siekier nie potrzebuję zbytnio. Dlatego te siekiery sobie wywalę. Znaczy jedną wywalę. No dwie wywaliłem, ale wiecie. I jeden problem. Bo ja zazwyczaj lubię przy wodzie się osiedlać. Ale w takim razie muszę zrobić kantynę. Będę musiał. Aktualnie nie zrobię. Ale będę musiał zrobić. Tu wsadzimy. Jak na razie to mięso tutaj, bo jeszcze nie mam lodówki. Nie to mięso. To mięso, a tutaj narkotyki najbliżej szafy będą. A to siodełko sobie walniemy tutaj. W sensie schemat na siodło. Właśnie, czy trudno się robi? Raczej niewykonalne niestety, a przydatne siodło by było, więc troszkę smutno, ale się przeżyje jakoś. I na szybko pójdziemy się napić i obczaję jakiegoś iguanodona. Bo iguanodonem to najłatwiej by było wskoczyć, bo on może sam skakać i plus skacze tak jak skacze, czyli wysoko, więc by było lepiej. Tak, niż żebym parazaura sobie ogarnął przygodowo. Także tutaj może sprawdzę, czy iguanodona nie ma jakiegoś. Ostatnio jeden z pierwszych, który znalazłem, to był akurat ten poziom 20, tego nie będę oswajał, karno. Diplo było, ale zaraz nie będzie, bo nie zadaje damage'a, więc... Allo? Możliwe, że to, które mi zabiło stworzenia. A nie, no te dwa zabiły na pewno iguanodona, bo iguanodon zginął tu, pomiędzy tymi dwoma skałkami, więc no. Jest dilo jakieś. Ale w sumie fajna sprawa z tamtymi domkami, bo mamy bazę bez budowania zbytniego. Więc...
Można się oderwać od takiego większego budowania w sumie. Ups. Prawie dead, znaczy no nie dead, prawie się wrąbałem do wody. Kurczę, akurat jak stamina. Okej. Pół życia masz. Najczęściej jeśli staminę zwierzę regeneruje, można sobie podleczyć, ale jak full HP to tam na easy. I czy nie ma? Nic. Tu jest jakiś parazor cekowy, ale tego nie potrzebujemy. Przydałby się cementik paste w sumie, ale nie wiem gdzie są dobre jak na razie, więc nie będę tego ogarniał. Tylko jak będziemy sobie zwiedzać mapkę, to się zobaczy. Okej, jak na razie to ja chyba nie znajdę nic. Wiem, że nie szukam jakoś dokładnie, ale o. Setny też poziom, ale patrząc na to, jaki znalazłem, wolę poczekać, poszukać jakiegoś jeszcze większego poziomu. Skoro wiem, że jest szansa, nawet nie jakaś bardzo trudna, aby to zrobić. Setny poziom, 50. O! Chodźcie. Okej, okay, nie zainteresowały się mną zbytnio po chwili. Smutno, smutno, bo bym ich zaprosił na dół. Ale okej. Okay. W sumie postawiłem te kamienne drzwi i dobrze, bo jedyne co to może zniszczyć to od gigi w górę. A nie jest zbyt dużo takich stworzeń, więc. Więc pasuje. No. Czy zdołam kamerkę wyciągnąć przez tą szparę? Dobra, będzie miniaturka taka trochę. Ale będzie. Więc no. Dziękuję za oglądanie. Krótki odcinek, bo jedyne co to. Przeniosłem się tu do domku, jakby kogoś ciekawiła lokalizacja to tu. Trochę ciemno, no, ale no, widzicie? I co? Jedyne co sobie zrobiliśmy, no to popostawialiśmy tutaj szafki, piec, smajfi. Tu będzie fabrykator pewnie. Łóżko, mortar i tak dalej, nie? Także no, w kolejnym odcinku będzie się więcej działo. I nie wiem, jeśli chcecie, możecie napisać, czy Andreas Arhusa jeszcze oswajać na odcinku, czy może już sobie oswoić samemu, bo no wiecie, no nie żyje, to czy chcecie oswajania jakiegoś większego poziomu, czy nie, to możecie już napisać propozycje, co mogę zrobić w następnym odcinku, choć na pewno coś się znajdzie, bo jestem na początkowej fazie gry, więc tu nie będzie zbytnio problemu, ale możecie też napisać, co byście chcieli zobaczyć, nie? Nie wiem, nawet wewerny czy coś takiego, gdzie są na tej mapie. I jeśli ktoś chce, może zostawić suba, komentarz. Komentarz po prostu dla zasięgu. Jeśli nie macie pomysłu, jeśli macie pomysł, to możecie coś sobie napisać. Ja się z wami żegnam, dziękuję za oglądanie. Siemanko.